Piłę od Złotowa dzielą niecałe 34 km, przynajmniej według mapy Google. Podróż trwa zazwyczaj około 30 minut. Teraz jednak na tej krótkiej trasie odbywa się 5 remontów. Jednocześnie. Po skargach naszych widzów postanowiliśmy sprawdzić, ile czasu zajmie nam wyprawa z Piły do Złotowa. Startujemy z Podmieczy na Kosaka. Jest 9:33. Ruch jest niewielki. W Skórce mijamy budowę nowego mostu. W Dolniku o remoncie świadczą tylko znaki. Nic się nie dzieje. W Żeleźnicy natomiast prace przy nowym moście idą pełną parą. W Krajence się zaczyna. Na Złotowskiej światło. Stoimy. Powtórka z rozrywki w Blękwicie. W Złotowie sprawdzamy czas. Nieźle. Jest 10:09. Mieliśmy szczęście, przejazd zajął nam 36 minut. W drodze powrotnej nie było tak różowo. W Blękwicie rozmawialiśmy z kierowcami. Straszne korki, stałam w Krajence, teraz stoję tutaj. Przynajmniej 15 minut dłużej jadę do Złotowa niż normalnie. Przed tutaj Krajenką w stronę Piły jest jeden remont, w Krajence jest drugi, tu jest trzeci. Jedziemy do Krajenki i tam czeka na nas niemiła niespodzianka. Światła i bardzo długi postój. Zatem rozmawiamy ze stojącymi w kolejce aut kierowcami. Ja mam kolegę, który codziennie dojeżdża do Piły, mówi, to jest tragedia. Pół godziny wcześniej wstaje, mówi. I koszty paliwa się zwiększają, bo to jednak co to światło. No mimo, że to krótko, ale się trzeba nastać. Część kierowców zwraca także uwagę na nawierzchnię, która tu w Krajence jest, powiedzmy, wyjątkowa. Wahacze się rozwalają, sprężyny pękają. Jest elegancko. Czarny humor. Tyle pozostaje kierowcom. Zarządca drogi tłumaczy, że koniecznym jest przeprowadzenie całej inwestycji w tym samym czasie ze względu na dotację unijną otrzymaną na ten remont. Zostały tam zaplanowane środki na 2016-2017 rok. Dlatego też musieliśmy tą inwestycję rozpocząć w jednym czasie. Prawie w jednym czasie także inwestycje powinny się zakończyć. Część z nich w maju, część w czerwcu bieżącego roku. Wygląda na to, że kierowcom nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czas.